Rozpoczęła się budowa nowej drogi na psim polu. Roboczo zwana Nowogorlicką to projekt budowy nowej drogi, niezbyt dużego odcinka, około tam 400 metrów, który połączy skrzyżowanie ulic Mulickiej i Gorlickiej z nowym rondem na psim polu. Inwestycja nie jest wielka, warta zaledwie 2,5 miliona złotych, jednak dla psiego pola jest dosyć istotna, ponieważ po przebudowie rynku nie można z ulicy Gorlickiej, od ulicy Szewczenki wyjechać z psiego pola. Cały ruch kumuluje się na ulicy Kiełczowskiej. Właśnie to połączenie ma temu zaradzić. Po obu stronach drogi powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Przedsięwzięcie jest na tyle niewielkie, że spodziewamy się, że za 3-4 miesiące droga będzie już dostępna dla mieszkańców. We'll be right back.